Czajnikowy.pl. Dobra herbata. No i wreszcie zaparzymy sobie yerbę. Jak to prawidłowo zrobić? Właściwie jest tylko jedna zasada. Nie można yerby zalać wrzącą wodą, ponieważ listki się sparzą, jak to mówili w Ameryce Południowej, obrażą, nic się nie wypuści z tej yerby, będzie niesmaczna. Także nie ma praktycznie żadnej innej reguły. A z kolei jest masa reguł, których z kolei nie musimy się obowiązkowo trzymać. Słuchajcie, oryginalnie w Ameryce Południowej tej yerby sypie się masę. 3/4 naczynia nawet. No to jest dla nas Europejczyków, którzy od dziecka nie piją yerby, no jest troszeczkę uciążliwe. Masa kofeiny, bardzo intensywny yerbowy smak, także dla początkujących warto sypnąć mniej, ale zasadniczo sypiemy tyle, ile kto lubi, jak kto czuje, że go pobudza. To trzeba sobie samemu po prostu dobrać. Użyjemy sobie do tego takiej ceramicznej kalebaski dla wygody, ale tak jak wspominałem, w czymkolwiek parzymy, nie ma również żadnej konkretnej zasady. Yerbę sypiemy ile kto lubi. Ja sobie tutaj tak nie pożałuję, ale też bez dramatu, około 2 łyżek stołowych. Tak ja lubię, czasem mocniej, czasem słabiej, to już zależy od dnia. No tu oczywiście teraz nie za bardzo będę mógł to pokazać, ale kiedy sypiemy dużo, czyli te 3/4 naczynia nawet, to wtedy, żeby udało się nam to wypić, musimy zrobić taki kopczyk. To oczywiście teraz nie ma sensu, ale pokażę o co chodzi. Strząsamy i sypiemy yerbę tak, żeby wypełniała naczynie pod kątem, w ten sposób. Na to teraz kładzie się bombije na ten kopczyk, to się stawia do pionu i zalewa wodą. No oczywiście w tej sytuacji jest to niepotrzebne, ale tak powinno się to robić. Niektórzy zalecają, żeby ta bombija była od razu w środku, inni twierdzą, że można ją zatkawszy tutaj w lot, włożyć dopiero do naparu już. Nie ma również zasady. Oczywiście nie trzeba się tego trzymać. Grunt, żeby się nam wygodnie piło. Co jest istotne dość, nie powinniśmy jej mieszać, bo tutaj, gdy zamieszamy, listki rozprowadzą się równomiernie w całym naparze, a to utrudnia picie, ponieważ po zalaniu yerba tam po krótkim czasie rozdziela się. Część listków jest na dole, część u góry, no a na środku znajduje się napar, który można pić. No jeśli to zamieszamy, te liście będą wszędzie. Jak pociągniemy, listki, nawet jeśli nie przelecą przez bombiję, żeby dostać nam się do ust, to przykleją się do niej, zatykając dziurki, no i nie popijemy sobie. Także jeśli zamieszamy yerbę, oczywiście można mieszać, ale wtedy trzeba znów zaczekać chwilę, żeby się to rozwarstwiło. Oryginalnie yerby się nie miesza, dlatego że jest jej dużo i jak to pomieszamy, to już w ogóle nie będzie można się napić. Początkowo, jeśli mamy tutaj bardzo dużo suszu, zalewamy wodą nie do pełna i listki wchłaniają tę wodę w całości. To się wtedy mówi, że wypija to święty Tomasz, ponieważ jemu jest ta herbatka poświęcona. Również zwyczaj jest taki, że fusy po wypiciu wyrzuca się na ziemię, że one mają wrócić do natury, wrócić sobie do ziemi. Także oczywiście u nas też nie trzeba się tego jakoś sztywno trzymać. Co jeszcze warto zrobić? Jeśli ktoś nie lubi yerby zbyt mocnej, zbyt intensywnej, albo nie lubi w niej pyłu, jeśli nie ma na przykład powiedzmy w okolicy takiej bezpylastej yerby, na przykład sławę, to jest taka yerba dla początkujących, gdzie jest mniej pyłu, a listki są większe, mniej jest tego smaku i kofeiny. Tak, jeśli żeby się nie zniechęcić, bo wiadomo, im ktoś więcej tej yerby pije, tym potrzebuje mocniejszej, w końcu tak zaczyna kochać ten smak, że sypie coraz więcej, używa despalat, bez badyli, żeby było mocne, potężne, no ale to wymaga już też trochę wprawy przy piciu, żeby właśnie kontrolować to, żeby bombija się nie zatykała. Żeby pozbyć się tego pyłu, to no jest parę sposobów. Jeśli ktoś go nie lubi, najprościej wysypać to na sitko i przepłukać po prostu pod kranem. Pył zostanie wypłukany, no ale wtedy musimy tę yerbę od razu wypić, no bo mokra spleśnieje. Prostsza metoda, choć trochę mniej skuteczna, polega na tym, że zakrywamy dłonią w lot do kalebasy, potrząsamy i na dłoni mamy zbędny pył, którego możemy się pozbyć. I ten proces można powtarzać i powtarzać. W ten sposób grubsze listki zostaną, najdrobniejsze elementy
da się wyselekcjonować. Jest to o tyle praktyczne, że możemy to stopniowo, na przykład ktoś lubi zrobić to 5 razy, a ktoś 10 razy na przykład. No ale wtedy oczywiście yerby ubywa, kofeiny ubywa, no i tego charakterystycznego, dymnego, yerbowatego smaku również ubywa. Wkładamy zatem bombiję, w tym przypadku byle jak, bo yerby jest niewiele i nic tam się nie pozatyka. I zalewamy wodą. Najpraktyczniejszy jest termos, ponieważ trzyma temperaturę, możemy sobie kolejne parzenia dolewać do woli. Temperatura wody, jak kto lubi. Ja, żeby była taka od razu do picia, wolę tak 60-70 stopni Celsjusza, chociaż generalnie powinno się temperaturą 80 stopni Celsjusza. Pamiętajcie tylko, żeby to nie był wrzątek. Zalewamy sobie to byle jak, warto tak pokręcić. Niektórzy mówią, że w jedno miejsce się leje, a listki, które się nie zmoczyły, mają zostać suche. No ale to są już takie szczegóły, niuanse. Komu to w codziennym życiu, że tak powiem, potrzebne? No możemy tam sobie oczywiście troszeczkę pobłaznować przed znajomymi, polansować się, ile to nie wiemy, jak to pięknie tej yerby nie pijemy, ale sam przed sobą grunt, żeby była kofeina i nasz pyszny, ulubiony smak. No i taka yerba praktycznie od razu jest do picia. Ona się nie musi tam jakoś długo parzyć. Jeśli na przykład robimy sobie jakąś yerbę inną, smakową, chcemy wyciągnąć z niej więcej albo parzymy w inny sposób, no to jest tam jakiś termin, który powiedzmy ona musi być zalana po prostu, jakiś okres czasu, ale taka od razu pijemy sobie. Wyśmienita. Taka jak lubię. Słuchajcie, yerbę można przygotować na różne sposoby, przeróżne. Można zalać zimną wodą zupełnie i wtedy jest terere. Do tego jest specjalne naczynie również, specjalne matero, o którym nie wspominałem, jeszcze nazywa się guampa. I zwykle jest wykonane z rogu albo z kopyta bawolego. No, tego akurat przy sobie nie mam. To się nie nadaje do ciepłych napojów, ponieważ pod wpływem temperatury jest taki charakterystyczny smak, no jest to jednak róg albo kopyto. Także... Ale rzeczywiście terere można przygotować w czymkolwiek. Terere to jest w ogóle nazwa yerba mate zaparzonej zimną wodą. Możemy zasypać nawet lodem, albo do terere dodać lodu, ale zasypana lodem yerba pozwala spijać to, co się rozpuści z tego lodu, przez co daje to jeszcze większe uczucie orzeźwienia. Wiadomo, im chłodniejsza woda, tym mniej się kofeiny wydzieli z tych listków. Także terere jest nieco słabsze, mniej pobudzające. Można zalać sokiem, zimnym sokiem owocowym, jabłkowym albo jakimś grejpfrutowym. To się nazywa wtedy mate de russo, na cześć powiedzmy rosyjskich imigrantów, którzy zasiedlali powiedzmy też tak jak Polacy różne tam rejony Ameryki Południowej i na swój sposób pili yerbę. Oni wymyślili, żeby robić właśnie z sokiem i to mate de russo, bardzo fajna opcja. Ciekawym rozwiązaniem jest zalanie yerba mate ciepłym mlekiem. To jest z kolei mate de leche, czyli no taka mleczna yerbka. Również inne nuty wychodzą. Ja od siebie w tym miejscu polecam raczej palone yerby, które mają smak moim zdaniem lepiej komponujący się z mlekiem niż taka zwykła zielona yerba. No i możemy tutaj przygotować oczywiście yerbę tak, albo możemy ją przygotować bez fusów. Jest taka również opcja. Używamy wspomnianych już ekspresowych yerb albo yerby instant, ale możemy używać takiej yerby nie tylko dzięki filtrowi, temu tłoczku, który powiedzmy filtruje nam to, ale możemy w ogóle zaparzyć to w filtrze i podać w czajniczku jak herbatę. Można to posłodzić, dodać cytryny. To nie jest zgodne dokładnie z tradycją, ale jest praktykowane, ma nawet własną nazwę, mate yerbado i tak również się to podaje. Także jeśli ktoś nie lubi bombii albo powiedzmy spodziewa się większej grupy gości i nie ma wystarczająco dużo bombii, może przygotować normalnie yerbę w czajniku, rozlewać wszystkim. Można bombię przygotować samemu ze słomki zwykłej do napojów, którą tylko się na dole zasklepi, zrobi dziurki i ile osób przyjdzie, tyle może pić. Polecam też na przykład robić samo naczynie z wydrążonych owoców. Bardzo fajny, owocowy, przyjemny smak, a i również można w ten sposób rozwiązać brak wystarczającej liczby naczyń. A jeśli nie chcemy podać tego po prostu w szklance, tylko żeby było klimatycznie, świetne rozwiązanie. Albo na przykład w kokosie. Bardzo polecam. Takie fusiki, jak sobie tu pijemy, zalewa się i zalewa. Jak upijamy, dolewamy. Dlatego często są popularne takie malutkie kalebaski, które nie cieszą się u nas zainteresowaniem, no bo jednak w naszej mentalności po co komu takie naczynie na yerbę? Maleńkie, dwa łyki i nie ma. A właśnie o to chodzi, bo jeśli yerbę teraz odstawimy,
i będę jeszcze gadał i gadał i gadał godzinami, a potem postanowię się tego napić, to się okaże, że ona ma bardzo intensywny smak. Ona się nie przeparza, ale ciągle się naciąga z tych liści. Ona będzie gorzka, cierpka, jeśli komuś to nie odpowiada. Fajna jest wtedy ta mała kalebaska i ideą tutaj jest, że wypijamy to i jest puste, tak jakby. Liście zostają tam mokre, ale nie ma tam wody. I gdy chcemy znów się napić, dolewamy sobie z termosa i znów dwa łyczki i zajmujemy się innymi rzeczami i znów do tego wracamy. To można parzyć wiele razy i co ciekawe, te liście wciąż się do tego nadają i nawet jeśli odstawimy na godzinę, dwie czy nawet trzy, to wciąż możemy sobie to potem zalać i wciąż jest fajne. No grunt, żeby tego nie zostawić na naprawdę długo, w stylu tam cały dzień, poranną yerbę pić następnego dnia rano, no to wiadomo, ona już nie będzie fajna, lepiej ją wymienić. A gdy już się napijemy i mamy te fusy, one również mogą mieć zastosowanie. Słuchajcie, jak Wam pokazywałem już, można yerbę przygotować w takiej klasycznej kalebasce, tylko trzeba przeprowadzić curado. Smak yerby z takiej kalebasy nie jest za fajny, bo tu jest pełno tego miąższu, trzeba się tego pozbyć. No i samo curado, no to dość taki żmudny i wymagający proces, bo trzeba ostrożnie, żeby nie przedziurawić naczynia, ale istotą tego jest wybranie tego miąższu. No i tutaj do curado warto użyć już wypitych, że tak powiem, fusów. Napychamy to tutaj, zalewamy wrzątkiem dla odmiany i to się tak kisi całą noc. Później wyrzucamy, wypłukujemy i zmiękczony w ten sposób miąższ jesteśmy w stanie zwykłą łyżeczką wybrać jak najdokładniej i proces powtarzamy, dopóki się nie pozbędziemy stąd całego tego miąższu i nie pozbędziemy się charakterystycznego, gorzkiego smaku tego miąższu. On również, jak wieśnie się, może powodować zaburzenia trawienia, krótko mówiąc rozwolnienie, także warto uważać. No i smak, całkiem zmienia smak. Dopiero porządnie wyczyszczona kalebasa pozwala nam się cieszyć pięknym smakiem yerba mate. Także te fusy, jeśli chcemy zrobić curado, warto sobie zachować. Oczywiście no, nie sposób tego archiwizować. Nie polecam też tego suszyć do następnego użycia. Jeśli na przykład wypijemy raz i nie chcemy więcej, no wyrzućmy. Aż taka droga ta yerba nie jest. Nie ma sensu się tutaj w takie rzeczy bawić, bo to się po prostu nie sprawdzi. Ona prędzej spleśnieje niż się uda ją wysuszyć i użyć raz jeszcze. O takie naczynia też warto dbać. Tutaj różne rzeczy się w internecie widuje. Przede wszystkim no nie należy tego myć powiedzmy jakimiś detergentami, pianą, no bo jest to wysuszona skorupa z owoca, stąd no nie bardzo to działa razem. Kiedy wyzbędziemy się stąd liści po wypiciu, wypłukujemy ją, a następnie przepłukujemy wrzątkiem, wyparzamy i schnie sobie. Grunt, żeby nie stała w jakimś wilgotnym miejscu, bo spleśnieje. Po prostu wysuszamy i jest gotowa do następnego użycia. Matero z kolei drewniane, no to niektórzy zalecają natrzeć masłem, czy tam wręcz jakąś oliwą, no ale tutaj sam osobiście nigdy nie próbowałem, ale wiem, że słyszałem od paru osób, że zdarzało się, że to ten tłuszcz powodował wręcz psucie się tego matera. Ma to zabezpieczyć je przed rozsychaniem się i pękaniem, ale bywa, że wyrasta tam po prostu grzyb, pleśń. No trzeba to wszystko umiejętnie zrobić, ale nie wierzcie we wszystko, co jest w internecie napisane.